Dzień dobry Państwu, kłania się Dzidek teraz. Znajduję się w Nowakowie. O Nowakowie zrobiło się ponownie głośno. Mieszkańcy tej urokliwej wioski twierdzą, że podczas przekopu drugiego etapu przekopu Mierzei Wiślanej powstały liczne szkody w ich domach. I tak jak tutaj mieszkańcy twierdzą, ściany popękały. Jedna z pań twierdzi, że fundamenty zostały naruszone poprzez wbijanie właśnie tutaj larsenów. Tutaj, gdzie mamy ten właśnie mur, obudowę rzeki, larseny właśnie uszkodziły, wbijane larseny właśnie uszkodziły jej fundamenty i przez to woda gruntowa właśnie dostaje się do mieszkania. Także z tego, co się orientuję, 15 gospodarstw domowych złożyło właśnie skargę na firmę właśnie tutaj wykonującą te prace. Jak twierdzi firma, 4 z tych już skarg zostały uznane za zasadne i zostały wypłacone odszkodowania. Natomiast to jest dziwna sprawa, mieszkańcy twierdzą, że żadne do tej pory odszkodowania nie zostały wypłacone i tutaj, jak mieszkańcy zgodnie twierdzą, te odszkodowania są bardzo niskie. Mówimy tutaj o kwocie rzędu 6 tysięcy złotych na gospodarstwo, na dom. Także no, możemy sami sobie to zadać, odpowiedzieć na to pytanie, czy jest to dużo, czy jest to mało. Zapraszam Państwa na krótki spacer po wsi Nowakowo. Jest to urokliwa wieś pod Elblągiem i tak jak mówię, tutaj jeszcze chciałem domienić, że mieszkańcy również skarżą się na to, że ten nowy piękny most obrotowy, proszę bardzo, proszę operatora kamery na jazd na most, ten most rzekomo zostaje zbyt często otwierany. Z tego, co się orientuje, 7 razy w dniu. Jak twierdzą mieszkańcy wsi, jest to zbyt często. I nadmienię tylko jeszcze, że jakiś czas temu ten most był zepsuty i tutaj wszyscy martwili się o przyjazd straży pożarnej czy karetki pogotowia, także no tak wygląda ta sytuacja we wsi Nowakowo i tak jak mówiłem wcześniej, zapraszam Państwa serdecznie na krótki spacer wzdłuż wsi, także nic innego, jeszcze raz zapraszam. Spacer po Nowakowie rozpocznę od slipu właśnie, który teraz powstał, no i od tych dwóch sklepów, które tutaj funkcjonują od lat. Także idziemy wzdłuż Nowakowa i zobaczymy, będą mieli Państwo mieli pogląd, może uda się z kimś porozmawiać na temat tych szkód, które rzekomo powstały podczas budowy drugiego etapu przekopu Mierzei Wiślanej. Dokładnie pogłębianie, obudowa brzegów i pogłębianie rzeki Elbląg. Tu po mojej prawej stronie cały czas koparka pogłębia. Także tego sprzętu jest troszeczkę więcej niż ostatnimi czasy. Zdaje się, jest 5, może 6 koparek. No i powiedzmy, załóżmy, że połowa z tych koparek na dzień dzisiejszy pracuje. Mniej więcej tak wyglądają te zabudowania, o których głośno się zrobiło się właśnie w ostatnich czasach w mediach. Idziemy dalej i tak jak mówię, do przejścia mamy około 400 metrów. Myślę, że ta wieś dłuższa nie jest. Wieś leży dosłownie w odległości około 12-15 może metrów od rzeki. No jak tutaj na samym początku filmu właśnie wspominałem, że problem dotyczy popękanych ścian, fundamentów przez wbijanie larsenów. Firma wykonująca te prace ponoć przed przystąpieniem do
do robót robiła serię zdjęć, także wszystko jest uwiecznione, udokumentowane na zdjęciach, czy rzeczywiście były popękane ściany. No myślę, że to się może właśnie skończyć w sądzie. I te, jak mówię, rzeczywiście te budynki, które tu stoją przy rzece, one nie są zbyt nowe, mają po kilkadziesiąt już lat. No jest oczywiście kilka wyjątków. Tutaj właśnie piękny, nowoczesny budynek, on zdaje się jest wybudowany zupełnie niedawno. No idziemy tą wzdłuż tej wsi cały czas. I tak jak mówię, rzeczywiście niektóre domostwa, niektóre domy są, proszę bardzo, znajdują się w najbliższej odległości od wał. Dosłownie ten budynek, który tu widzimy, żeby nie skłamać, 10 metrów, a więcej nie będzie. I tak jak mówię, te budynki są już, tak jak mówię, leciwe i dosyć, że tak powiem, zaniedbane. I tu w tych budynkach najbliższych właśnie rzece zdaję sobie sprawę, że takie pęknięcia czy takie szkody rzeczywiście mogły powstać. I tu zostało nam już do tego zakrętu 200 metrów, myślę, że więcej nie. I w tym momencie będę już kończył relację. Tak jak mówię, jest to bardzo mała wioska, licząca kilkaset mieszkańców, naprawdę. Od trasy, łączącej Gdańsk z Warszawą, mniej więcej 15 minut, może 20 minut jazdy samochodem. Także tak to wygląda. Tu mamy po mojej lewej stronie kolejny budynek mieszkalny. Zaraz zobaczymy z bliska. No szkoda, że nikt nie przychodził, który by chciał porozmawiać na ten temat pęknięć. Ja z kolei też nie mam tyle czasu, żeby czekać, czy ktoś powie mi parę słów do mikrofonu. Po mojej prawej stronie nadal tutaj trwają jakieś takie drobne prace budowlane. No tu mamy kolejne budynki, to jak mówiłem, odległość między budynkami a rzeką w najmniejszym miejscu, najmniejszym odległości jest 10 metrów. Tutaj w tej chwili myślę, że będzie 20 metrów. No i tak jak tutaj, tak twierdzę, rzeczywiście tutaj mogły powstać jakieś szkody. Natomiast tak jak wcześniej również mówiłem, wykonawca wraz z ubezpieczycielem próbuje jakoś porozumieć się z mieszkańcami w sprawie wypłaty odszkodowań. No i tak jak mówiłem, we wcześniejszych fragmentach filmu, czterech właścicieli posesji już dogadali się właśnie z ubezpieczycielem, czy też z firmą dokonujących tutaj prac. Natomiast, jak mówiłem wcześniej, mieszkańcy twierdzą, że nikt się nie dogadał i kwota proponowana przez ubezpieczyciela, a czy też firmę, jest stanowczo zbyt niska. Tutaj wpływ z pewnością również na straty, szkody poniesione przez mieszkańców na pewno miał też
ruch maszyn, sprzętu ciężkiego. Ta droga była rzeczywiście bardzo mocno eksploatowana. No i sam most, ten pontonowy, ja pamiętam, jak zaczynałem nagrywać, on był już taki zniszczony, nie pierwszej młodości, bo jak wspominałem, most pochodził od początku lat 70. Natomiast niewątpliwie ta budowa, ten most, że tak powiem, doprowadziła w kraj, że tak powiem, bankructwa. Rzeczywiście ten most już bardzo źle wyglądał pod koniec. No i tutaj nie sądzę, żeby cokolwiek mogło, jakikolwiek remont pomóc temu mostowi. Także, tak jak mówię, jestem już na końcu wsi Nowakowo i powoli będę kończył moją pieszą relację z Nowakowa. Tak mówiłem, kilka dni temu głośno się zrobiło w Nowakowie. Ja jestem bardzo ciekawy, jak ta sytuacja się zakończy. Także pozdrawiam serdecznie z Nowakowa. Zapraszam szczerze do subskrypcji mojego kanału Dzidek Teraz, do lajkowania filmów, czy też do komentowania. Pozdrawiam serdecznie, Dzidek Teraz. Cześć.